Estrada Poznańska. Miasto Poznań i Estrada Poznańska prezentują słuchowisko teatru Fuzja Odkrywcy. Na Akacjowej 4 mieszka rodzeństwo. Rezolutna, trochę przemądrzała Zyzia i jej młodszy brat Maruda, Dyzio. Uwielbiają przygody, wyprawy i podróże. To znaczy, Dyzio uwielbia je zdecydowanie mniej. W każdym razie, na pewno nie ma tu miejsca na nudę. Tak! Nie! Tak! Nie! No mówię ci, Dyzio, że tak! A ja ci mówię, Zyzia, że nie! To co chcesz robić? No nic! Absolutnie nic! Jak to nic? Przecież to... to nudne! Wcale nie! Wręcz fascynujące! A co może być fascynującego w robieniu nic? No jak to co? Siedzisz nieruchomo w wygodnej pozycji, patrzysz się w jeden punkt z głupią miną, o nic się nie martwisz, o niczym nie myślisz, po prostu luz, bluz i relaks. I tak chcesz spędzić, Dyzio, całe wakacje? Dokładnie. Daj spokój, nie możemy marnować czasu. Musimy wyruszyć w świat, szukać przygód. Może spotkamy nieznane miejsca. Będziemy walczyć z dzikimi zwierzętami, przedzierać się przez dżunglę, przemierzać ocean! Ja nie mam na to czasu. Nic nie robienie jest bardzo zajmujące, no. Nie marudź, tylko się pakuj. Pakuj? Ja się stąd nigdzie nie ruszam. Ruszasz się? Nie. Tak! Nie i koniec. Ruszasz razem ze mną. Zobaczysz, będzie fajnie. Wszyscy przecież lubią wyprawy. Ja nie lubię. Nie cierpię, wręcz nie znoszę. Nie, 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 jeszcze raz nie. Nie marudź, Dyzio, i mnie posłuchaj. Przygody są super, chyba każdy się z tym zgodzi. Pociąg czy samolot, można nawet wsiąść do łodzi. Już nie mogę się doczekać, zaraz zacznę się pakować. Ciepłe buty, jakieś mapy, jeszcze wędki uszykować. Zaraz, zaraz, jaka podróż? A nie śni mi się stąd ruszać. Mam wakacje i czas wolny, nawet nie chcę o tym słuchać. Będę leżał brzuchem w górę, cały dzień wcinał słodycze. Telewizor plus komputer, oto jest mój zestaw ćwiczeń. Oszalałeś? Przecież po to są wakacje. Nowe miejsca, przyjaciele i niezapomniane akcje. Mnóstwo przygód, dzikich zwierząt, pięknych zdjęć i stos pamiątek. Już mam nawet gęsią skórkę, a to dopiero początek. Powiem to po raz ostatni. Ja wakacje w domu spędzam, a jak zachce mi się ruchu, wtedy muchy poodpędzam. Nie chce mi się nigdzie chodzić, już tym bardziej z bagażami. Przyjaciele niepotrzebni, wolę gdy jesteśmy sami. Co za zrzęda i Maruda, leń ogromny na dodatek. Tylko żelki, batoniki i drożdżowy z jagód placek. W takim razie ruszam sama, a ty siedź i jedz cukierki. Tylko nie płacz, kiedy zrobisz się wręcz gruby, nawet wielki, pa! Zaraz, zaraz, jak to sama? Przecież
zrobimy to zawsze razem. Dobra, dobra, znów wygrałaś. Ja sam sobie nie poradzę. Już mnie nawet bolą nogi. Strzykło mi coś w kręgosłupie. Na myśl samą o wyjeździe wszystko nagle rwie i łupie. No i widzisz, jak zwykle mam rację, bo ja jestem fantastyczna, genialna, zabawna i... Ty to jesteś srala mądrala, no. I tyle. Czy ty musisz zawsze wszystko zepsuć? Zbierajmy się. Musimy się dobrze przygotować. Nasza podróż musi być beznadziejna. Musi być bezowa? Dyziu, musi być bezpieczna. Dobrze zorganizowany podróżnik ma wszystko. Poradzi sobie w każdej sytuacji. Musimy zabrać namiot, liny, suchy prowiant, 10 litrów wody, plastry na odciski, 5 par butów, tenisówki, buty wojskowe, sandały, kalosze i obowiązkowo klapki pod prysznic. Siatkę maskującą, okulary, kask, pompkę do roweru, moskitierę, płyny na komary i kleszcze, patelnię, gitarę, mydło, powidło. Mamy chyba wszystko. Hura! Możemy się pakować. Dziu, wyskakuj z walizki. Przepraszam, że wtrącę, ale kto to wszystko będzie niósł, no? No, jak to kto? Że niby ja? Dyziu, bądź dobrze wychowany. Dziewczyny nie mogą nosić takich ciężkich rzeczy. To ja ci dziękuję za takie wyprawy, no. Proszę bardzo, widzisz? Jak chcesz, to potrafisz być grzeczny i miły. Wydaje mi się, że wszystko mamy. Możemy wyruszać! Dyziu, wiesz, gdzie zaplanowałam nasz pierwszy przystanek? No jestem bardzo, bardzo ciekawy. No. W Brazylii! W Ameryce Południowej. Ale super! Stamtąd pochodzi mój ulubiony piłkarz. No ten, no. Zaraz, ja go miał. Wiem, Messi. Messi? Co ty, Dyzio, wygadujesz? Każdy wie, że to przecież Argentyńczyk. Argentyńczyk? To ja nie jadę do Brazylii. No daj spokój. Brazylia jest super. To stamtąd pochodzą pomidory... Ble. Ziemniaki... Fuj! I... kakao. O, ja lubię kakao. To co? Jedziemy do Brazylii? Jedziemy. Spójrz, Dyzio, jest nasz pociąg. Szybko, wsiadajmy. Czeka nas wspaniała wyprawa. Zobacz, Dyziu, ile pięknych państw możemy odwiedzić. Bonjour! Guten Tag. Dobry dzień. Здравствуйте. Buenos dias. Konnichiwa. Buongiorno. Aloha kakasasa. Good morning. Dzień dobry. Ole! Dyziu, jesteśmy na miejscu. No, nareszcie. Co? A co to ma być? Gdzie cywilizacja, hotel pięciogwiazdkowy, basenik i leżaczki? Daj spokój. No przecież to podróż w nieznane. Zobaczysz, dżungla jest super.
być niebezpieczna. Musimy się przygotować. Potrzebne nam będą rękawice, kask, liny, płaszcz przeciwdeszczowy, okulary przeciwsłoneczne. Dobrze, że wszystko spakowałam. Co to jest? Słonie? A tu... Lwy! Dziu, ja się boję. Nigdzie się stąd nie ruszam. Zyzia, teraz ty zaczynasz? Nie po to jechałem tak długo, żeby teraz stać tu w miejscu. Idziemy. Chciałaś przygód, no to masz. Małpa! Kuku! Uważaj, wąż! Goryl! Goryl! Komary! Małpa! Drzewo! Wąż! Skacz! Hurra! Udało się, Zyzia, ale byliśmy odważni. Ta wielka dziura i te kokosy, a te wszystkie dzikie zwierzęta. Wystarczyło, że tylko spojrzałem i już uciekały przede mną. A jak ryknąłem, normalnie prawie jak król puszczy. Dziu, już wystarczy. Przestań się przechwalać i chodź, zobacz, jaka przed nami jest rzeka. Jaka ona wielka! To Amazonka, najdłuższa rzeka świata. Ma ponad 7000 kilometrów. Rewelacja! Dobrze, że zabrałem ze sobą kąpielówki. Zaraz się w niej wykąpię. Stój! Co znowu? Uważaj! W tej rzece jest straszny, ogromny krokodyl. Kroko co? Nie co, tylko kto. Krokodyl. Najstarszy z gadów. Potomek dinozaurów. Zazwyczaj atakuje z ukrycia i zaskoczenia. W paszczy ma ponad 60 zębów. Może ważyć od 500 kg do 1 tony. A jego długość to prawie 1, 2, 3, 4, 5 metrów. I co? Nadal chcesz się wykąpać? No, to ja się chyba jednak poopalam. Tak myślałam. Ale co my teraz zrobimy? Jakoś musimy się przedostać na drugą stronę rzeki. Tam czeka, Dyziu, nasz okręt. No ale jak ty chcesz przejść tak wielką rzekę? Dyziu, spójrz, co mam! Mogę spytać, po co ci te kamienie? Chcesz zrobić dla mamy naszyjnik na pamiątkę? Oj, Dyziu, po tych kamieniach przejdziemy na drugą stronę rzeki. Ale ich trzeba chyba z milion, no. Widziałaś, jaka ta rzeka jest wielka? No to dalej, pomóż mi. Razem szybciej zbudujemy ten most i zaraz będziemy po drugiej stronie. Razem zawsze raźniej. No dobra, Zyzia, podaj następny! No! Ciężki! Dawaj następny, jeszcze trochę! Dyziu, łap! Dyziu, most jest gotowy! No to dalej, przechodzimy! Krokodyl! Ała, moja noga! Żartowałem! Dyziu, nie wolno straszyć dziewczyn. Obrażam się na ciebie. Oj tam. Zyzia, poczekaj. Alaska, Honolulu, Poznań czy też Pekin. Ciężki słoń, śmieszna małpa.
czy żarłoczny rekin. No mnie straszne kilometry i przedziwne zwierzęta. Strachu nie znają odkrywcy, o tym zawsze pamiętaj. Powiedz bratu, powiedz siostrze, być odkrywcą bardzo proste i nieważne jest tu miejsce, bo przygodę znajdziesz wszędzie. Powiedz bratu, powiedz siostrze, być odkrywcą bardzo proste i nieważne jest tu miejsce, bo przygodę znajdziesz wszędzie. Spakuj mapy, spakuj kompas, nie zapomnij o kanapkach. Nigdy nie wiesz, co cię spotka, gdzie zaczai się pułapka. Może zgubisz się gdzieś w lesie, albo yeti spotkasz w górach. Braknie wody na pustyni, spadnie ci na głowę chmura. Powiedz bratu, powiedz siostrze, być odkrywcą bardzo proste i nieważne jest tu miejsce, bo przygodę znajdziesz wszędzie. Powiedz bratu, powiedz siostrze, być odkrywcą bardzo proste i nieważne jest tu miejsce, bo przygodę znajdziesz wszędzie. A kiedy jakiś leń albo okropna maruda powie, żeby cię odkrywcą, to okropna nuda. Wtedy wyciągniesz swój album i pokażesz kilka zdjęć. Krokodyla, stare drzewo i od groma pięknych miejsc. Powiedz bratu, powiedz siostrze, być odkrywcą bardzo proste i nieważne jest tu miejsce, bo przygodę znajdziesz wszędzie. Powiedz bratu, powiedz siostrze, być odkrywcą bardzo proste i nieważne jest tu miejsce, bo przygodę znajdziesz wszędzie. Jest nasz okręt! Zyziu, wskakuj! Wypływamy! Zyzia, jestem bardzo głodny. Mamy coś do jedzenia? Zostało nam parę cukierków. Co? Tylko tyle? Ja naprawdę jestem głodny. Burczy mi w brzuchu, no straszliwie. Zyziu, wiem. Mam pomysł. Może coś złowimy. W końcu jesteśmy na morzu. Nie chce mi się nigdzie siedzieć z wędką i gapić się w jakiś jeden punkt. W domu ci to nie przeszkadzało. No tak, ale w domu były chipsy i paczka wafelków. I gapiłem się w telewizor. Nie marudź. Zabierajmy się do pracy. Pamiętajmy tylko, że nasza podróż musi być bezpieczna. Właśnie. Musimy się dobrze przygotować. Gdzieś tu spakowałam... zobacz! Zobacz, wszystko mam! Koło ratunkowe, pufki, okulary, płetwy, czepek. Dyziu, no to możemy zaczynać! Zyzia, chodź szybko, zobacz! Tam w oddali chyba widzę ląd. To jakaś wyspa, ale jakaś dziwna, bo na niej chyba nikogo nie ma. Zaraz się przekonamy. Uwaga, podpływamy!
chyba jakaś bezludna wyspa. Musimy się rozejrzeć. Zyzia! Zyzia! No Zyzia, zobacz! Zobacz, co znalazłem. Co? Butelkę. To na pewno oranżada. Ale jakaś ona dziwna. Ma taki lekko papierowy smak, jak ten, no. O, jak podręcznik od matmy. Pokaż. To jest na pewno jakaś wiadomość. To jest, Tyzio, to jest jakaś mapa. Mapa skarbów. Tyziu, tu jest ukryta jakaś wiadomość, jakiś list. Daj, to moje. Witajcie na zagadkowej wyspie. Wyspie, która kryje w sobie wiele tajemnic, zagadek, których nie udało się rozwiązać nawet najstarszym piratom. Ja, Krzysztof Kolumb, przypłynąłem tu bardzo dawno temu, by znaleźć odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Jak daleko sięga świat? Odpowiedź ukryta jest w zagadkach, których mnie niestety nie udało się rozwiązać. Może wam, drodzy odkrywcy, uda się dokończyć moje dzieło. Powodzenia! Z poważaniem, Krzysztof Kolumb. Wow! Strasznie ten Kolumb bazgroli. Tyziu, tu są ukryte jakieś zagadki. Wow, zagadki! Ale rewelacyjnie! Ja uwielbiam zagadki. No dalej, dalej, szybko, rozwiążmy je. Jestem pierwsza. Uwaga! Jest taki ptak, który patrzy na ciebie z góry. Z drzewa? Nie, on nie wchodzi na drzewa. A czy lata? Nie lata. Na piechotę zwiewa. Ma 2 metry wzrostu. Nie dogonisz go po prostu. Zaraz. Czy to czasem nie jest struś? Tak! Teraz twoja kolej. Zagadka numer 2. Ten ląd jest suchy, lecz z każdej strony wodą oblany i otoczony. Wiadomo, wyspa. Tak, to wyspa! Jesteś gotowy na następną? Oczywiście. Choć z doniczki się wyłania, to nie lubi podlewania. Choć na muchy nie poluje, to kolcami w świat celuje. Wiem, to ten kwiat, który kuje i jest w salonie u nas. No czekaj, wiem. Kaktus! Tak! Moja kolej. Okej, teraz cię zagnę. Podjeżdża i zabiera chętnego pasażera. Wystarczy, że zamachasz dłonią. Adres podać musisz sam, na pewno zawiezie cię tam. Ha! Taksi! Bardzo dobrze, tak, to taksi. Teraz mam bardzo trudną zagadkę. Przygotuj się. No, czekam. Okrągła i lśniąca. Srebrzysta, błyszcząca. Ma napis, cyferkę i nie zgłup jej lepiej. Możesz przecież zakupić za nią coś w sklepie. A, to akurat bardzo proste. Chodzi o monetę. No, udało ci się. Uwaga. Wykopany lub w skale wykuty. Dzięki niemu przejdziesz na skróty. Pod miastem, pod torami, pod skrzyżowaniem i pod wodą. I w ogóle to pod każdą przeszkodą. Czekaj, muszę się zastanowić. Mhm. Czy to jest tunel? Dokładnie, to tunel! Dyziu, została nam ostatnia zagadka. No to dawaj. Ciągle informuje nas, że upływa cicho czas. Cicho? Niech nas nie oszuka. Cyka, tyka, bije, kuka, dynda, pika, gra i dzwoni. Nikt z nas go nie dogoni. No to proste. To przecież zegar. Tak jest, zegar. Dyziu, skończyły się zagadki. A ja dalej z tego nic nie rozumiem. O co chodziło Kolumbowi? No bo w krzyżówce zawsze ukryte jest jakieś hasło. Tak mówiła babcia. Hasło. To czekaj. Musimy teraz je odczytać, dobra? Mhm. Czekaj. A, K, I, E, T, A. Rakieta! Już
Zyziu, o co chodziło Kolumbowi? Musimy wyruszyć w kosmos! No to nie traćmy czasu! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Ale kosmos! Układ słoneczny składa się z 8 planet, które krążą wokół Słońca. Pierwszą jest maleńki Merkury. Tuż za nim jest ten, Wenus. Potem Ziemia, zwana niebieską planetą, gdyż w 70% pokryta jest wodą. Potem to już pamiętam, bo jest ten, jak ten batonik. Mars. Za nim największa gazowa planeta. Jowisz i Saturn, który otoczony jest pierścieniami planetarnymi, po których krąży aż 62 księżyce. I zaraz za nimi jest Uran i Neptun. Dysiu, spójrz! Co to jest? To jest chyba pączek. Dysiu, jaki znowu pączek? To jest planeta, której jeszcze nie znam. Tam gadasz bzdury, ja znam wszystkie. Dysiu, musimy ją zbadać. Zapnij pasy! Uwaga! Lądujemy! To ja będę pierwszy. To ja zobaczyłam ją pierwsza. Wcale nie, bo to byłem ja. Nie, to jest moja planeta i nazwiemy ją Zyzioneta. Oj, nie, moja droga, w żadnym wypadku. To jest moja planeta i nazwiemy ją Dyziosfera. Moja? Zyzioneta. Dyziosfera. Oj, Dyziu, czy my musimy cały czas się kłócić? No daj spokój. Dziewczyny mają pierwszeństwo. No i co z tego? Młodszym powinno się ustępować, tak mówiła babcia. A ja jestem twoim młodszym braciszkiem, prawda? Nazwijmy ją Dyziosfera, no proszę. No, a może jakoś połączymy te nazwy, co? No w sumie dobry pomysł. Będziemy mieć taką wspólną planetę? Nes? Dyzio-Zyzio-Nes! Nawet jakoś brzmi. Witamy na planecie Dyzio-Zyzio-Nes! Hurra! Nasza planeta! Hurra! Dyzio, twój telefon dzwoni. To my mamy tu zasięg? Halo? Mama? Dyzio, Zyzia, mieliście być w domu 15 minut temu. Gdzie wy jesteście? No ale mamo, my jesteśmy w kosmosie. W jakim kosmosie? Dyziu, co ty za dyrdy mały opowiadasz? Marsz do domu na kolację. Parówki przygotowałam. Ale mamo, Dyziu, nie dyskutuj. Parówki. No dobra. Zyzia, dzwoniła mama i powiedziała, że mamy iść do domu. Nie. No tak. Ale są parówki. Parówki? Wow, ale super. Ja lubię parówki. To co, Dyziu? Idziemy do domu? No jak? No pewnie. My już znikamy, ale wy pamiętajcie, że przygody są wszędzie! A!
maszerujmy jak odkrywcy, bo jesteśmy nimi wszyscy. Jasio, Krzysio, Maja, Basia, wujek Ani, brat Adasia. Autobusem czy pociągiem nawet rower swój wyciągnie, by pojechać i coś odkryć, nawet jeśli wróci mokry. Bo przygoda i wyprawa, przygoda i wyprawa, dla odkrywcy jest czymś więcej, jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce, unieś ręce. Bo przygoda i wyprawa, przygoda i wyprawa, dla odkrywcy jest czymś więcej, jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce, unieś ręce. Moi mili, pamiętajcie, że przygoda jest wręcz wszędzie. Drugi raz was tam nie będzie. Może znajdziesz skarb piratów za stodołą gdzieś u babci, albo zbuduj sam samolot, załóż narty zamiast kapci. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Unieś ręce. Chyba późno, księżyc nawet do nas mrugnął. Mama martwi się i dzwoni, wnet do łóżek nas zagoni. Opowiemy wszystko rano, powiem gdzie zdarłem kolano, że byliśmy też w kosmosie i uśmiechnie się pod nosem. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Bo przygoda i wyprawa dla odkrywcy jest czymś więcej. Jeśli zgadzasz się z tym zdaniem, to wysoko unieś ręce. Unieś ręce. Unieś ręce. Dyziu, to co, wracamy do domu? A nie możemy jeszcze trochę zostać? Myślałam, że nie lubisz wypraw. Wiesz co, Zyzia? Jednak muszę przyznać ci rację. Te przygody są superowe. To co, jeszcze zostaniemy tu chociaż 5 minut? Nie, Dyzio. Chodźmy do domu, bo mama będzie się martwiła. Ale jutro wybierzemy się na kolejną wyprawę. A gdzie tym razem? Co będziemy robić? Powiedz! Zobaczysz. Niech to będzie niespodzianka. Jeśli chcesz przeżywać przygody, tak jak Dyzio i Zyzia, musisz tylko otworzyć swoją głowę i uruchomić wyobraźnię. Oni każdego dnia przeżywają inne niesamowite wyprawy. Spotykają piratów, walczą ze smokami, przemierzają dzikie krainy. Zyzia to jest super siostra i pokazała Dyziowi ten niezwykły świat. Okrętem mogą być dwa krzesła z kuchni, a bezludną wyspą piaskownica za rogiem. Ty też na pewno masz mnóstwo ciekawych miejsc i przedmiotów, które możesz zamienić w niezwykłą przygodę. To jak? Wyruszasz z nami? W słuchowisku udział wzięli Zyzia, Anna Rozmianiec, Dyzio, Jakub Woźniak, reżyseria Tomasz Rozmianiec, muzyka Artur Sosen-Klimaszewski.
Jakub Woźniak. Realizacja nagrań Jakub Woźniak. Produkcja Miasto Poznań Estrada Poznańska. Projekt Bufor Kultury Estrada w sieci został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Estrada Poznańska.